z strony Kacpi i wróciliśmy do Hearts of Iron 4 jako Polska. Na razie jest w miarę dobrze. Według mnie mamy Jugosławię, Bułgarię i Łotwę jako moich sojuszników. Może się uda też jeszcze dołączyć... Tylko nie wiem, czy Finów opłaca mi się dołączyć do tej frakcji. Oprócz tego, kogo tu bym mógł dołączyć? Raczej tych nie chcą. Nie, nie chcecie. Nie chcecie. Pakt o nieagresji? Jasne. Tutaj... Aha, zaprosić do frakcji, ale tutaj już mamy. Dobra. Tak na razie, powiedzmy sobie, bardzo spokojnie to przebiega. Tutaj TK... A! Muszę zmienić na to. Finlandia, jasne, proszę bardzo. Co tu mamy? Stali brakuje mi. Dobrze. Dobrze, co tu możemy wybrać? To chyba wtedy weźmiemy tutaj następne fabryki. Przygotujemy. Na razie jest w miarę dobrze, według mnie. Musimy zmodernizować i więcej jeszcze tych karabinów, czołgów też musimy zmodernizować dużo. Niezbyt co cieszy, ale trudno. Trzeba wykonać to. Cholerni Rosjanie. Jestem ciekawy, jak z nimi pójdzie mi następnie. Logistyka, czy myślę, że kompanie sygnalizacyjne weźmiemy, żeby zapewnić sobie większą inicjatywę. Tak, niech będzie to. Przynajmniej w mojej ocenie to jest dobry pomysł. Dodajmy sobie wtedy szpital polowy, oczywiście, proszę bardzo. A, pojazdy samochodowe, to jasne, to już bierzemy wam też, dodajemy. Chwilka, pojazdy samochodowe. Ile? 1000? Okej. Ale to nie jest to tak bardzo potrzebne jak tamte, więc niech będzie. Tak zróbmy. I co tu jeszcze? Aha, chcecie fabrykę jakąś. To dajmy tutaj. Zapotrzebowanie na ropę. Okej. Oczywiście. I coś jeszcze? Nie. Już więcej nie ma żadnych zapotrzebowań. Dobrze, nie mam żadnych samolocików w innych miejscach. Traktat z Litwą i wtedy Sojusz Bałtycki zrobimy sobie. Przynajmniej w mojej ocenie to jest jak najbardziej opłacalna rzecz, którą możemy zrobić. Traktat z Litwą, jasne. I od razu przejdźmy sobie do Sojuszu Bałtyckiego. Przyjaciół nigdy za wiele. No, oczywiście. Litwa dołącza do frakcji Międzymorze, ma nowego członka. Potwierdzając potrzebę jedności wobec zagrożonej czyhających na nasze kraje ze wszystkich stron, Antasemonta ogłosza światu, że Litwa i falangistyczna Polska zawarły pakt, którym gwarantują sobie wzajemne bezpieczeństwo. Dobrze. Jeszcze by mi się przydało tylko z wami tutaj. A, neutralna, ta. Nie. Zobaczymy, może będzie taka teraz sytuacja, że oni będą się bali, żeby mnie zaatakować. I tylko zostanie mi wojna z Niemcami.
z Rosjanami. Jestem bardzo ciekawy, co tu wyniknie z tego. Przynajmniej lepiej się gra niż Rosją po części, ale cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Najważniejsze, żebym teraz miał w miarę dobrą tą rozgrywkę. Zmniejszmy to na razie wtedy do maksimum, a tutaj dodajmy wtedy. I jeżeli coś, to tu jeszcze dodajmy. Wtedy następne myślę, że albo tutaj już nad czołgami te dodatkowe rzeczy weźmiemy, bądź tutaj to już raczej nie chcę tego brać za bardzo. Jakoś tam nie potrzebuję tamtych rzeczy. Dodajmy jeszcze może z dwie dywizje dodatkowe. Może wyjdzie coś z tego. Tak to widzę, że czołgi się tutaj produkują, ile mogą. Przemysł. Weźmy sobie budownictwo na poziom trzeci. Zawsze to coś dodatkowego. Przemysł dalej. Dobrze. Bardzo dodatkowy gumową fabrykę cywilną i myślę, że chyba już po tym weźmiemy, zrobimy więcej fabryk wojskowych już. Zawsze to trochę będzie lepsza rozgrywka. Jak to wygląda? Oni nie chcą ze mną walczyć. Tutaj też jakoś nie chcą ze mną walczyć szczególnie. Dobrze. Sojusz Bałtycki, oczywiście. To mi się podoba. I chciałbym jeszcze coś tutaj zrobić. Na ten moment nie chcę dodawać tego fanatyzmu ideologicznego. Nie jest mi potrzebny on. Wezmę sobie fabrykę wojskową. Stworzenie fundamentów scentralizowanego przemysłu zbrojeniowego. Uruchomienie centralnego okręgu przemysłowego. Jasne. Proszę bardzo. Dobrze, to jest ten sam tekst, który wcześniej był. Oczywiście. A tutaj poprawić relacje nie potrzebujemy. A mógłbym już... Nie, nie chcesz to łączyć do tej frakcji. Czyli z wami poprawiam, popraw relacje. Tak, popraw relacje, poproszę. I poprawmy sobie relacje. Chcecie dołączyć, będziecie chcieli się dołączyć? Tak, to poprawmy sobie relacje z wami. Najbardziej to tylko się boję tych... Ale nie, no, nie. Zaraz, pakt. Nie. Tutaj to wtedy niech będzie tak. Z wami już nie chcę żadnych rzeczy robić. Tylko chciałem takie coś rozplanować. Jeżeli jeszcze dołączę tutaj więcej państw do mojego sojuszu, to by było super. Powiem tak, najważniejszym celem tej kampanii jest przeżycie. Może to jest zabrzmi dosyć nieprzyjemnie, ale chcę jak najbardziej tutaj przetrwać ten cały konflikt. Modernizacja. Pokażcie mi, co tu robicie. Aha, czyli czołgi ulepszacie i piechotę. Ok, a uzupełniamy co pojazdy, czołgi i sprzęt wsparcia. Dobrze. 40 rok, czyli broń wsparcia na poziom 3 dodamy. Jasne. Wszystko na razie ładnie wygląda. Japończycy nie chcą zbytnio tutaj się konkurować w reszcie świata. Nadwyżka, zapotrzebowanie na stal. Dobrze. Poprosimy na razie
was, żebyście coś zrobili z tym? Ach, myślałem, że coś się uda z tym zrobić. Jak tu wygląda 0,60? A, chwileczkę. Tu mamy poprawić relacje dalej. Chcę jak najwięcej państwek. Im więcej państw, tym lepiej będzie dla mnie. Co bym chciał tutaj? Może bym ulepszył sobie teraz Kielce albo Kraków. Kraków ulepszmy. I przy okazji zróbmy dodatkową fabrykę tutaj. Zwiększmy trochę sprzętu wsparcia dodatkowo. Okej, co tu mamy? Fabrykę wojskową, czyli będę chciał to jeszcze sobie zrobić, tak. Bo większość innych rzeczy nie jest zbyt ważna dla mnie. No cóż, tutaj Gdańsk, tutaj te dodatkowe fortyfikacje i te są też ważne, ale według mnie fabryki są najważniejsze. Uzupełnienie łuk sieci kolejowej. Duża część naszej sieci kolejowej jest rozproszona i niepołączona w całość. Dodając niezbędne odcinki, zwiększymy istotny dla nas potencjał transportowy. Zaolzie i Czechy. Ok. Tak to jak tutaj wygląda ta sprawa? Dodatkowe tutaj poprawienie relacji chciałbym jeszcze bardziej. Im bliżej mi jest do was, tym lepiej. Co mnie by było na rękę na jak najbardziej. By było, a tutaj tak zróbmy. Deszyfrację, żebyśmy mogli dalej następne technologie wykonywać. 39 tutaj... co tutaj się stało, że klikło mi się tak? Bo pewnie to klikłem, ale dobra. Szpital odzyskiwanie, utrata doświadczenia też poprosiłbym. Zawsze to jest dodatkowa rzecz. Jak to tutaj jest? Mobilne szpitale pozwalają wnieść pomoc medyczną wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna i znacznie zmniejszyć liczbę permanentnie wyłączonych z walki żołnierzy. Oczywiście to jest bardzo fajna rzecz i mnie to cieszy po prostu. Zapiszmy i tutaj myślę, że też byśmy dodali od razu do tych dwóch oddziałów te rzeczy. Dobra. Dodajmy jeszcze tu. Wyszkolcie się, bo widzę, że wszyscy macie problemy z doświadczeniem. Tutaj w miarę jeszcze to wygląda. Wiecie co, zróbmy sobie tutaj dodatkową fabrykę. O, pakt o nieagresji. Najpierw wszystko nie chcieliście tutaj ze mną w ogóle gadać itp., a teraz to już koledzy na zawsze? Dobrze, zmechanizowana ofensywa. Dobrze, i teraz tu mamy atak przeciwpancerny, atak przeciwżywym, atak przeciwpancerny, a wszystkie czołgi, tutaj armia. Tutaj mamy szansę wsparcia, mamy też coś takiego, a tu armia, atak przeciwżywym, zwiad, szansa wsparcia. Wiecie co, wezmę sobie błyskawiczną dominację. System centrali i wsparcia artyleryjskiej umożliwia szybkie rozpatrywanie w jednym miejscu wszelkich napływających próśb o wsparcie i w razie konieczności koncentrację wszystkich baterii dywizji w jednym odcinku. Jasne. Proszę bardzo. Takie coś to ja lubię. Jak to wygląda? Brakuje mi na każde miejsce jeszcze...
Chociaż tyle dobrego, że jedno państwo jest teraz bardzo zgłupiało ze sobą i... jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Tutaj co można by było zrobić? Chyba, że zrobimy tak. Dodamy dodatkową sobie fabrykę cywilną i jedną fabrykę wojskową, oczywiście. I dodamy sobie więcej fabryk tej spali, bo widzę, że dalej brakuje mi. Co tu dalej jest takiego? Dyplomacja antyfaszystowska, dobrze. To jest dalej. Rozwój myśliwców tutaj mają... Aha. Coś takiego widzę, dobrze. Aha, współpraca z Brytyjczykami. Dobra, jakoś tam nie widzę tutaj na razie rozwiązań pokojowych całej tej sprawy. O Jezu, no to mają chyba dwa razy więcej dywizji niż ja. No, ci... dobra. O, 12-letnie igrzyska olimpijskie, okej. Okay. Niedawno w Helsinkach odbyły się 12 igrzyska olimpijskie. Pierwotnie gospodarzem olimpiady miało być Tokio, ale japońskie działania wojenne wymusiły zmianę lokalizacji. Amerykańscy sportowcy zdobyli najwięcej medali, a za nimi uplasowali się Niemcy i Włosi. Finowie zajęli czwarte miejsce, wywalczywszy 10 krążków. Okej, okay. Ciekawe. Niech będzie ten dowódca, bo nie przypisałem rację tutaj. Co tu się stało? Japońska armia popiera doktrynę Nan Shinron. Siły zbrojne przyznały, że Japonia nie posiada surowców naturalnych potrzebnych do prowadzenia długiej wojny. Wraz ze wzrostem napięć i wybuchami zbrojnych konfliktów pomiędzy światowymi mocarstwami, krajowi coraz bardziej zagraża utrata źródeł importu. Żeby temu zapobiec, japońscy strategzy opracowali plan zajęcia kolonii zachodu Azji Południowo-Wschodniej i na Oceanie Spokojnym. Te bogate w surowce rejony zasilą japońską maszynę wojenną i pozwolą jej kontynuować działania, przynajmniej dopóki mocarstwa kolonialne i USA będą trzymać się z dala. Dobra. A wiecie co? Tutaj przesuniemy sobie tą linię odwrotu na... taki deseń. Niech będzie. O! To już było trochę takie dziwne, dobra. Rozbudowa centralnego okręgu przemysłowego. Dalsza rozbudowa scentralizowanego przemysłu zbrojeniowego. Jasne. A wy będziecie coś tu robić? Bo ja teraz chcę zobaczyć, jak to wyglądać będzie. Bo to tak wygląda, że no nie ukrywam. Takiej sieczki nie widziałem już od dawna. Wydobycie? Mamy tutaj te rzeczy, dobrze. Tu w miarę też jest ulepszane, bym mógł ulepszyć to, ale nie. Dobra, weźmiemy sobie, ulepszymy na poziom drugi artylerię. To będzie, myślę, najlepsza rzecz. Fortyfikacja, aha, czyli on na razie idzie w tą rzecz. Dobrze. Na razie nie chcę tu też przeholowywać. Bo tutaj mamy pana zbugowanego. Lew Trocki. Dobrze. Oh fuck. Wojna z Grecją.
Nie, dobra, myślałem, żeby was zaprosić do frakcji, ale jednak chyba zmienię zdanie. Dobra. Naprawdę dobre. Zaproponuj dostęp tutaj, jasne, i poprawmy sobie z nimi. Może trochę to zmieni nastawienie do mojej frakcji. Dobra, niech będzie sobie, już przestańmy to robić w ten sposób. Broń wsparcia na poziom 3. Dobrze. Myślę, żebym wziął atak tutaj przeciwpancerną artylerię, żeby wzmocnić sobie po prostu nasze jednostki. Miały większy atak przeciwpancerny i przebicie. Zawsze to coś. Zobaczymy, może Turcję nam się uda jeszcze przekabacić jakoś. Wiem, że wy nie macie o mnie dobrego zdania, ale co? O, co to kurde? Wow, 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 wow! Okej. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę tego się nie spodziewałem. Wy tu macie teraz... Aha, fortyfikacje na Dalekim Wschodzie dalej. Dobrze. A wy? Jak tu? A przestań poprawiać relacje. Bym chciał dalej poprawiać z wami, jeżeli to jest możliwe. O, super informacja, mamy nowe, tutaj chyba wezmę sobie Zaolzie? Zaolzie niech będzie jako nowa miejscowość do ulepszania naszej tutaj infrastruktury. No, przynajmniej jedno co śmieszne jest, że Japonia wywołuje konflikty, a ci... Wiecie co? Naprawdę? Naprawdę? To teraz to ja tak widzę pewną taką analogię. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak zrobimy to w ten sposób. Usuńmy tą linię ucieczki i zróbmy sobie coś takiego. Najpierw. I wszystkie jednostki poprosiłbym, a nie tylko troszkę. 24 dywizje i coś takiego. I zróbmy sobie w ten sposób. Bo to wygląda... Nie ukrywam, bardzo śmiesznie. Ale to może też się skończyć na tym samym poziomie, jak miałem tamto. Ale zobaczymy, no. Holandia kapituluje i następne co to jest Luksemburg zaatakowali. Okej. Tutaj mamy ładnie. To bym mógł wtedy to dodać. Dobrze. I zmniejszmy trochę tempo gry. Co się stało tutaj, kurde, że nagle już powrócili wszyscy? Okej, okay. Szwajcaria. Inaczej, zróbmy tu w Poznaniu. Dodajmy sobie już od razu wszystkie możliwe myśliwce, jakie są. I tu zróbmy sobie w ten sposób. I dodajmy jak najwięcej tych samolotów myśliwskich. Dobrze. Na razie przyglądam się temu, co tu się dzieje z takim... okej. Wy co robicie dalej fortyfikacje na Dalekim Wschodzie? Dobrze.
A tu bym chciał dalej chyba iść albo w fabryki. Nie, niech będzie tutaj fabryka cywilna jakaś dodatkowa i tyle, a nie. Poczekajmy, aż oni odejdą. Nie wiem, jak to ma wyglądać. Naprawdę, to jest takie. A, super. Takiego miszmasza to ja nie widziałem od dawna. Pax America. Widząc konflikty na innych kontynentach, Franklin Delano Roosevelt ogłasza nowy program polityki zagranicznej, której celem jest pokój na terenie kraju. Każdy rząd każdy rząd na kontynencie amerykańskim może zwrócić się do USA o ochronę wojskową, jeśli poczujesz zagrożenie ze strony sąsiadów. Nie stanowi to gwarancji żadnego określonego stanu, natomiast amerykańskie pragnienie pokoju jest już tylko marzeniem, ale oficjalną polityką Ameryki. Tutaj, powołując się na związek Cesarstwa Rzymskiego ze współczesnym państwem włoskim, państwo włoskie twierdzi, że niepodległe państwo greckie nie ma prawa bytu, a terytoria greckie powinny uznać władzę Włoch w rejonie na Morza Egejskiego, albo zostanie ona zaprowadzona siłą. Grecja uznaje te roszczenia za niedorzeczne, popiera je jednak OŚ. Jasne? Tu mamy piękną już sytuacyjkę. Teraz zostało nam obrona Polski? Na pewno, no to weźmiemy sobie obronę Polski. I wtedy bo możemy technologię czołgów wziąć, ale uważam, że jednak nie musimy tego. Musimy opracować jeszcze śmielsze fortele, jeżeli mamy z powodzeniem obronić ojczyznę, jasne? O, dobrze. Tu mamy drugi poziom jeszcze nie, dobra. Dobra, zróbmy sobie już dodatkowy front, bo widzę, że tu już zaczyna być taki hardcore lekki. Nowego dowódcę bym chciał dodać sobie. Aha, Grecja dołącza, dobra. To super, bo ja teraz tylko czekam po prostu na takie jedno małe hece. Ja chcę, żeby jak najwięcej oddziałów niemieckich przeszło mi z tamtych terytoriów na te, a tu zaatakujemy wtedy Blitzkriegiem. Chyba, że oni mają coś. Operacja Z. Nie, dobra, nie ma problemu, to jest dobrze. Wtedy ja to chętnie przejmę, tylko no dalej się boję, bo oni mają ile? 200, tu mają tyle, tyle. No nie ukrywam, że jestem najsłabszym jakby z tej całej chmary państewek. 36, a ty? Dodałbym jeszcze z wami poprawione relacje i zwiększyłbym te rzeczy, dobra? Okej, tutaj jest super. Naprawdę tutaj to jest takie. Jest to naprawdę zaintrygująca rzecz, więc nie ukrywam. I tu zmieńmy sobie to na niebieski kolor oddziału, bo to masakra. I Krasie bym mógł wziąć. Nie, tu już jest za duży, że natłoku. Weźmy sobie tu i tu niech będzie Karasie 200 sztuk wtedy. Może jak się uda, to zapełnijmy to do tylu. Okej. Niech będzie, stracimy na tym. Jeżeli nie wygramy tego, to trudno. Najważniejsze w tym momencie jest to, by
Nie, nawet wiecie co? Dodajmy sobie więcej tych jednostek w to miejsce. I chcę, byście tu zrobili coś takiego. O. Według mnie to jest jak najbardziej możliwa teraz zmiana kursu polityki światowej jakby. Z Niemcami walczą, dobra. Wy walczycie z tymi państewkami. Tutaj oni nie chcą żadnych dodatkowych rzeczy, dobra. Jest ulepszona artyleria, świetnie. Wziąłbym teraz... O, pada deszczyk. Tutaj mamy piechotę górską, ulepszymy, czy byśmy wzięli coś, ulepszyli z tego? Nie, wiecie co, wezmę sobie ulepsz artylerię na poziom drugi, żeby mieć większy atak i zrobimy sobie coś takiego. Ulepszoną artylerię. Wszystko co może niech idzie tutaj teraz. Tutaj mamy w miarę to, tu dodamy tak i tyle. Dobrze, myślę, że na tym skończymy odcinek. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.